środki masowego przekazu nic nie mówią o tym, że rosną ceny. Ceny rosną rzeczywiście bardzo wyraźnie, żywności zwłaszcza, które bardzo długo nie rosły i chyba tylko najwyższy czas i inne pisma, niezależne od reżimu, nie biorące pieniędzy od rządu, nie biorące ogłoszeń od reżimowych agencji, no ujawniają to, że niby ceny rosną. Ale tak naprawdę to jest nieprawda. Ceny wcale nie rosną. Jeżeli Państwo sobie wezmą ceny żywności przeliczone na uncję złota, bo jedynym prawdziwym pieniądzem, to Państwo zobaczą, że ceny żywności w Polsce spadają. To, że nam się wydaje, że ceny rosną, to dlatego, że spada złotówka. Podobnie zresztą jak spada wartość dolara, funta czy euro. Nastąpiło coś bardzo prostego, mianowicie z okazji kryzysu, tak zwanego kryzysu sztucznie wywołanego, rządy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Komisja Europejska wykorzystały okazję, żeby dodrukować masę pieniądza, finansując przy tym swoje rozmaite operacje, czyli nakładając sobie podatek emisyjny. Także powtarzam, wcale nie rosną ceny. To spada wartość pieniądza, a oni starają się, żebyśmy tego nie dostrzegli.